Co robi cynamon w moim gulaszu? I dlaczego jest tu chleb? O tym wszystkim wam opowiem. Pokażę wam, jak przygotować dobrze dziczyznę. Udziec z jelenia w prawdziwie staropolskim stylu. Tak będzie wyglądał. Przygodę z dziczyzną trzeba zacząć od tego, by dobrze mięso zamarynować. Wszak marynata, która powoduje, że włókna mięśniowe ładnie kruszeją, to zbawienna rzecz właśnie do takiego kawałka mięsa, chudego. Udziec z jelenia. Ten udziec chciałbym najpierw pokroić na nieco mniejsze kawałki. Nawet celowo nie mówię, że jest to jakaś kostka. Chodzi o to, żeby były to ładne, duże kawałki mięsa. Mięso marynujemy. Ponieważ będzie to gulasz, to też od razu sypię solą. Dodaję pieprz, kilka posiekanych gałązek tymianku. Czym więcej aromatu, tym lepiej. Tak naprawdę mięso w samo sobie jest dosyć aromatyczne, ale mimo wszystko trzeba połączyć je z ziołami. Wtedy pachnie lepiej. Świeży tymianek, dosłownie odrobina oleju. I jeszcze czosnek. Czosnku nawet nie siekam drobniej, bo to mięso będzie leżało w marynacie 3 dni. Ale o tym za chwilę. Cyk, przekładamy. Mięso kruszeje zawsze w kwaśnym środowisku. Troszkę więc octu, dzisiaj ocet balsamiczny. Dawniej prawdopodobnie dolano by tutaj ocet piwny. Żeby nawiązać do tego piwa, przygotujemy gulasz z piwem właśnie. Teraz w tym piwie powinno się kąpać 3 dni. Moim zdaniem taki czas minimalny, żeby mięso naprawdę dobrze przeszło marynatą i żeby ładnie skruszało. No i to jest jak gdyby cały sekret i chyba cała trudność przygotowania dziczyzny. Chyba że wcześniej przygotujecie już takie kawałki mięsa, które i wyglądają inaczej. I marynata, zobaczcie, jest zupełnie innej konsystencji. Teraz to mięso trzeba przesmażyć, ale zanim je przesmażymy, to troszkę osuszymy. Samo mięso na chwilę na papierowy ręcznik. Pomimo tego, że doprawialiśmy mięso przed marynowaniem, to teraz też trzeba, bo ta sól i pieprz zostały tutaj, w miseczce, w tym płynie. Dlatego też mięso, jeszcze raz, przed smażeniem należy doprawić. Troszkę soli, troszkę pieprzu i nic więcej. Olej na patelnię, choć szczerze wam powiem, że cudownie byłoby mieć tutaj odrobinę słoniny. No ale dzisiaj, skoro pierwszy raz mierzymy się z dziczyzną, to zróbmy najprościej jak można. Rozkładamy mięso i smażymy partiami. Bo w tym smażeniu chodzi o to, żeby ono naprawdę dobrze smakowało. Przekładam to wszystko do naczynia. Jeszcze jeden ząbek czosnku. Na chwilę na patelnię, tak żeby zebrać z niej to, co wszystko jeszcze tam ewentualnie zostało. Kiedy czosnek się lekko zblanszuje, dodajemy marynatę. Do marynaty kilka składników, które dobrze będą komponowały się z dziczyzną. Cynamon, jakżeż polska, a w zasadzie powinienem powiedzieć staropolska przyprawa, niemalże do każdego gulaszu z dziczyzny była kiedyś dodawana. Dodajemy ją w całych laskach, żeby później te laski wyjąć. Ale brakuje czegoś słodkiego. Konfitura wiśniowa będzie się tutaj nadawała idealnie. Jest słodka, jest pachnąca, no i będzie przyłamywała nie tylko piwko, ale przede wszystkim ten ocet. Rozpuszczamy teraz konfiturę w piwie, rozpuszczamy w occie. Dodajemy jeszcze kilka gałązek tymianku. Dobrze zamarynowane i dobrze przesmażone mięso teraz wreszcie może być zalane dobrze przygotowaną bazą sosu. Ponieważ jak widzicie, tego sosu jest tutaj za mało, wystarczy dolać tutaj troszkę wody. Tę wodę podczas gotowania i tak odparujemy. Zalewam więc to wszystko wodą, żeby przykryć całą powierzchnię mięsa. I teraz na wolnym ogniu taki udziec musi się dusić. Jest kilka idealnych dodatków do takiego udźca z jelenia, ale ja postanowiłem przygotować coś bardzo prostego, co jednak mam wrażenie swoim kunsztem oddaje cały charakter tej potrawy. Bowiem zrobienie dobrego pire to nie jest taka prosta sprawa. Szczególnie, jeżeli chcemy zrobić pire selerowo-ziemniaczane. Ziemniaki, żeby pachniały, upieczone na odrobinie soli w całości ze skórką. I dopiero teraz takiego ziemniaka obiorę. Tutaj natomiast na parze dochodzi seler. Moim zdaniem ma dużo więcej aromatu niż jakikolwiek inny seler wymoczony, nie daj Boże, w wodzie. Ziemniaki obieramy. Kroimy na mniejsze kawałki i dodajemy do selera. Ziemniak, masło. Otóż idealne pire to takie, które jest gładkie, ale i ma maślany charakter. Troszkę soli i miksujemy.
gładkie i kremowe, niczym dobre śmietankowe lody. Takie powinno być pire ziemniaczane, wymieszane z selerem, zobaczcie. Doprawione tylko odrobiną soli, nie doprawiamy tego niczym więcej. Pire gotowe. Czekamy na gulasz. Ten zapowiada się naprawdę pysznie. Gulasz już jest prawie gotowy. Trzeba go tylko zagęścić. Otóż postanowiłem zagęścić ten gulasz zupełnie inaczej. Zrobimy to tak, jak robili w dawnej Polsce kucharze. Wielcy mistrzowie, czyli zagęszczali nie za smażką, czyli masłem i mąką, ale chlebem razowym na zakwasie. I wiedzieli, co robią, bo taki chleb pachnie. To jest przecież mąka. Trzeba to tylko rozkleić teraz w wywarze. Pachnie, dzięki czemu pachniał będzie również sos. Gulasz gotowy. Teraz na talerz. Gładkie, muślinowe pire. Pachnie subtelnie cynamonem, ale pachnie. Kromki pieczywa zrobiły swoje. Sos zrobił się zawiesisty, jest treściwy. Najprostsza pod słońcem dekoracja. To, co macie. Pieprz dopiero teraz na pire. Moi drodzy, tak ja rozumiem kuchnię polską i tak staram się ją pokazywać. Jeżeli w jakikolwiek sposób wam się to podoba, to... Wiem, tak. Nie lubię tego robić, ale to kuchnia polska w takim właśnie ujęciu zawarta jest w tej książce, więc zbierajcie kuponiki, odbierajcie w Lidlu książeczkę, bo tam jest więcej pomysłów na kuchnię polską naszych czasów, dzisiejszych czasów. Zmienioną, odchudzoną, ale tak samo szlachetną w smaku. Bo tego zmieniać nie wolno. Książka dla was, a dla mnie strawa.